Właśnie ciśniemy samochodem do Ornety. Jest godzina 20:10. Jakieś minus 15, minus 20 stopni na tym, na liczniku. Chociaż ty mówisz, że minus 16 było o 18, co? To pewnie, to z 20 już pewnie jest. Jedziemy do Ornety i z Ornety będziemy cisnąć do Lisbarka rowerami. To mi z powrotem, a tu właśnie słuchamy sobie Radio Olsztyn i za chwilę tutaj będą pozdrowionka. Dla nas samych. Sami sobie wysłaliśmy pozdrowienia. Będzie fantastycznie. Słabe opady śniegu, temperatura minimalna od minus 15 do minus 17 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, nad danym okresami porywisty, południowo-wschodni. Mam pozdrowienia dla pana Pawła, który słucha nas w Łodzi. Dziękujemy, pozdrawiamy. Przypominamy, że na stronie www.rok.pl i podglądanie studia przeradiowej 24 i słuchanie w internecie na całym świecie. No i jeszcze mam pozdrowienia dla Bełkota i Majesia. Czy myślą państwo, że zjeżdżanie na nartach jest ekstremalnym wydarzeniem przy minus 14 albo przy minus 15 stopniach? Ewentualnie podchodzenie pod górkę albo na sankach czy na jabłuszku jazda? O nie, otóż dwaj panowie postanowili wybrać się na rowerach z Ornety do Lidzbarka i z Lidzbarka do Ornety. Razem to grubo ponad 50 km na rowerach nocą, po raz pierwszy. Latarki, mam nadzieję, zabraliście. No chyba, że macie dynamo. Poprosili o coś ciepłego na rozgrzewkę. Jedyne, co mi przyszło do głowy, to piosenka z ciepłych stron. Bo na 25. Barcelona i Pyktus. I te i opony z kolcami się przydadzą, i łańcuchy. A nie, każdy ma po łańcuchu, oczywiście. Ach, nam się wydawało, że tutaj do pracy, jeżdżąc te parę kilometrów, robimy jakieś ekstremalne wyczyny. Proszę posłuchać. Orneta, Lidzbark, Lidzbark, Orneta. Pozdrawiam was, panowie. Trzymajcie się. O. Gotowi? Gotowi. Gotowi. Ja też tak jestem ubrany. Trochę masakra. Ruszamy. Kończy się lista powoli. 20:50. Barcelona nas zagrzewa. Barcelona nas zagrzewa, tak. Pozdrawiamy słuchaczy Radio Olsztyn. Tyle na tyle. Po przejechaniu 2 kilometrów ścieżka wygląda tak. Jest tu całkowicie nieprzejezdne, ale można przejść. Po przepchaniu, przejechaniu kolejnych 2 kilometrów jesteśmy pod opinem. No i z każdym metrem gorzej. Oczywiście z nami gorzej, bo rowery mają się świetnie. Ach, to dla mojego lekarza specjalnie. Tak, pozdrawiamy pana z Radio Olsztyn. Pozdrawiamy. To przyświeć tutaj światełkiem jak możesz. Świecę teraz na kolegę. O, właśnie trochę przymarzam. No. Ale świecisz po gałach, masakra. Ja mam już dość. Mam już dość, po prostu jest rzeźnia. O, jeszcze może łysego wam pokażę, nie wiem czy go będzie widać. Tam jest łysy. No. Przystanek Opin. Oj. 3 km jazdy, 4 km pchania przez taki śnieżek i dojechaliśmy do miejsca, gdzie jest znak ślad po samochodzie i będziemy sobie cisnąć. Panie kolego, na oczy, bo już chyba rozmazałem, a przed chwilą miałem sklejone. No tak, zmrożone. Zimno. Ręka się trzęsie nawet, ale to z bólu. Masakra. Tyle na tyle. Wiem, że nic nie widać, ale o. Teraz będzie pięknie widać. Lidzbark. 15 km. Z sakiewki wyjąłem to, co o, tam jeszcze jest ten opaska na głowę różowa. Z sakiewki wyjąłem, co mogłem wyjąć. Dresiki wyjąłem. Ja się chyba jeszcze ubiorę. Kurteczkę wyjąłem. Ja się chyba ubiorę.
No, zrobiliśmy sobie przystanek na herbę. A, nie widać ciebie, poczekaj chwilę. Nie tylko na herbę, ale na ogrzanie też co nieco. O, pokaż oczy. Jest lód normalnie. Ty, ale zacnie wyglądasz. Pokaż drugie. Czekaj, puszczę o komunicę. Jest herba. Jest znaczek. Urneta 19. Lidzbark. Do Lidzbarka nie ma. Jak ma 28, to ma 10. Wiem, gdzie jedziemy. Ty, w Lidzbarku są zajebiste termy, gdzie będzie temperatura 18 stopni. Wodę będą dogrzewać. Ale jak na taką temperaturę jak teraz, to jest dobrze, nie? Dobrze by było. Jedziemy do Term w Lidzbarku. Wycieczka do Term w Lidzbarku. Koniecznie. Szaleni rowerzyści, sekcja albańska. Odcinek 69. Z pokładu statku kosmicznego Orzeł 1 wita was nieśmiały konio. Czekaj, zrobię jak z kapsuły Star Trek. Byłem przed chwilą w Ornecie i jestem tu. Dobra, pijemy herbatkę, trzeba dokończyć. Czekaj, to, bo... Patrz. Nie no, ale ten... Czekaj. Pojawił ci się lód na czapce. Jak to? Normalnie, czapkę masz ochronioną. To dobrze. I buzię masz ostro zmrożoną, ale... A ty, moje oczy też tak wyglądają, czy nie? Weź zamknij. Nie. Nie? A to chyba dlatego, że tak opatulony jestem, to może... Nie. Może ten jedno oko na Maroko, drugie oko całkiem spoko. A? Nie trzeba jechać, bo się zaraz... Tak, jedziemy. Dojechaliśmy do Lidzbarka, tu Majeś, chodź pod latarnię, wodzicielki widać od tej strony. Ciemniej pod latarnią. Pokaż się. Zamor trochę, pokaż tu z tej strony, bo tu masz normalnie ty. Kurtka z tyłu. To jest lód jest normalnie. Zobaczy siebie lepiej. Czekaj, też sobie jak Rocky. Masakra? A ty, ja nie wiem, ja ciebie nie widzę, nie? Ja czuję tylko, że tu jest sztywne. No. Właśnie zrób Rockiego. Czekaj, na schody, chodź. Tak. Teraz ja. Dobra, to jest zimno. Jeszcze na policję złapię. Wyłączaj. Właśnie zajechaliśmy do jakiejś fabryki worków foliowych. No niestety, ale stopy odmówiły posłuszeństwa. Jest za zimno troszeczkę. Muszę zmienić rodzaj tutaj mojego odzienia, bo trochę mi paluchy mi zamarzły. Paluchy trochę zamarzły. W ogóle tu na ręce też mam ten odmrożenie. Odmroziłem sobie łapkę. Jest masakra. Strasznie zimno jest. Trzeba się inaczej ubierać czasami. Albo skarpety kupić lepsze. Bo tak to jakbym miał ze sobą skarpety na dotarcie, to by nie było problemu. Ale jest zimno. Czołem. Co tu dostaliśmy, panie kolego? Grzaniec galicyjski. Jest fantastycznie. Drugą stopę odmrażam. To jest to. Zacny melarz, milordzie. Solidnie, pozdrawiam. No jeszcze raz. Ładnie. Słyszymy ząbki.
ładnie. Też już prawie jest ubrany. Właśnie tu mam nowy sposób izolacji. Przeciąłem skarpetki i nałożyłem je na buty, żeby była dodatkowa izolacja, bo i tak były mokre. Tyle na tyle. Ruszamy na szlak. Wszyscy śpią. Jest godzina 3:15. Nie nagrywaj. Dojechaliśmy do Wolnicy. Dzisiaj 45 km z Lidzbarka jechaliśmy. Cały czas drogą pseudoasfaltową, tak, bo to lodowisko bardzo przypominało mi drogę. I najgorsze jest to, że wieje strasznie i nie wiemy co robić, czy dalej asfaltem jechać, czy się jednak wbijać do lasu, bo jak nas tak przewieje, to no jest zimno. No bo to z 10 stopni od razu jest odczuwalna inna temperatura. 25 odczuwalna teraz pewnie. Teraz mówisz, trzeba sobie sprawdzić, jak to tutaj światło. Godzina 4:05. Dojechaliśmy do Opinu. Oj, ku masakra. Zimno jest. Mocno zimno. To, że nie mogę napić gorącego płynu, a nie mogę wcisnąć termosu. Widzisz klimat? Zamarzło? Może odkręć tak po prostu ten. O, lech poszło. Ty trochę jesteś taki ośnieżony mocno. Jak Eskimos. Sztywno. Też pewnie jestem ośnieżony mocno. Oj, do domu jeszcze 6 km. 60 parę będziemy mieli, 61 gdzieś dzisiaj. Masakra. O 21 wyjechaliśmy. 7 godzin już na mrozie. Ponad godzinę pchania roweru przez śnieg, aby się przebić do drogi. Rzeźnia. Pół godziny w fabryce tej. No. W fabryce. Czy tam czego? No trochę nie. Zeszło, trochę się zeszło. Tyle na tyle. Dotarliśmy do Ornety z powrotem. 60 km, 230 metrów. Mocno zmarznięty. Szalik sztywny, czapkę można łamać.